Cześć, mam dla was trochę spóźnione życzenia na święta, wszystkiego najlepszego, czego sobie tylko wymarzycie. Dużo zdrowia, powodzenia, pomyślności w nowym roku. Nie wiem, czego mogę wam jeszcze życzyć, życzę wam wszystkiego, co sobie tylko wymarzycie. I mam też dla was malutki, spóźniony prezent gwiazdkowy. Będzie to tutorial do piosenki Bednarka pod tytułem Cisza. Widzimy się za moment i wam pokażę, jak to zagrać. Więc tak, zaczniemy od intra. Łapiecie sobie tym palcem barę na trzecim progu, przez trzy struny. Dokładacie czwarty palec na piąty próg pierwszej struny. I gracie to w ten sposób. Następnie łapiecie barę przez dwie struny. Robicie taki slide. Następnie łapiecie w ten sposób ten palec na drugi próg trzeciej struny, a ten palec na trzeci próg drugiej struny. Do tego momentu brzmi to tak. Następnie łapiecie sobie pierwszy palec na piąty próg i robicie coś takie, będziecie robili takie hammerony. Gracie piąty próg piątej struny i robicie hammerona na siódmy próg tej samej struny. Teraz łapiecie piąty próg czwartej struny. I znowu siódmy próg piątej struny. I teraz robicie takiego slajda. Trzeci palec na piąty próg czwartej struny i slajd na siódmy próg. I wracacie na piąty. Teraz całe intro wam zagram. Proszę, całe intro. Teraz przejdziemy do zwrotki i refrenu, czyli do całej piosenki. Akordy, które będą nam potrzebne, to będzie akord e-moll, c-dur, g-dur i h-moll. Akord e-moll, ale inny niż ten, ponieważ będziemy łapać akord e-moll barowy. Łapiemy go tak samo jak f-dur, tylko że na siódmym progu i strunę niżej wszystko. Ma brzmieć dokładnie tak. Nie łapiecie sobie F-dur, przesuwacie na siódmy próg i opuszczacie o strunę. Akord C-dur wygląda tak, myślę, że wszyscy go znają, ale pokażę. Sorki, coś mi przerwało, jeszcze raz, teraz akord C-dur. Wygląda tak, że pierwszy palec kładziecie na pierwszy próg drugiej strony, drugi palec idzie na drugi próg czwartej struny i trzeci palec na trzeci próg struny piątej. Akord G-dur, palec środkowy na trzeci próg szóstej struny, palec pierwszy na drugi próg piątej struny, palec trzeci na trzeci próg drugiej struny i palec pierwszy na trzeci próg pierwszej struny. I akord h-moll, tak samo jak f-dur, tylko że na drugim progu i o strunę niżej.
zwrotka brzmi mniej więcej tak. Razem tak samo... tak samo... no, refren. Ale najpierw nauczę was bicia. Więc tak. To, że uderzacie za pierwszym razem uderzacie tylko trzy pierwsze strony. Teraz przejdziemy do tego, jak grać poszczególne akordy. Gracie sobie najpierw e-moll. Gracie tak. Potem jest... Zabieracie mały palec. Dokładacie go na... Robicie takiego hammerona na 10 próg na drugiej strunie i zabieracie palec. Go z powrotem. Następnie gracie C-dura. I środkowym palcem jedziecie na drugi próg trzeciej strony. Robicie. Zabieracie środkowy palec. Przy G-durze jest najprościej, bo po prostu przerzucacie, przesuwacie tak palce, tak samo jak przy intrze. I przy H-molu robicie praktycznie tak samo jak przy E-molu, z drobną różnicą, nie małego palca nie dokładacie na następny próg i na niższą strunę, tylko na ten na ten sam próg na tej samej strunie. Po prostu go zabieracie i gracie go na tym samym progu. Po prostu go zabieracie i robicie takiego hammerona w tym samym, w to samo miejsce, w którym był. W opisie filmu wrzucę jeszcze link do strony, na której znajdziecie taby do tej piosenki. Właśnie do zwrotki. Do intra niestety jeszcze... Nie, tam są też do intra, więc jak mi się wydaje. Nie pamiętam. Są albo ich nie ma, nie jestem pewien. No, w każdym razie tam są taby, według których mniej więcej gram. No. Więc jeszcze zagram intro razem z kawałkiem zwrotki. No.
Więc tak, właśnie w ten sposób gra się tą piosenkę. W każdym razie ja się tak nauczyłem. I jeżeli potrzebujecie jeszcze dokładniejszego opisu piosenki, to napiszcie w komentarzu, a na pewno zrobię dodatkowy film. Więc w sumie to tyle w tym filmie. Trzymajcie się. Komentujcie, subskrybujcie. No, właściwie to wszystko. Cześć.